Dzień dobry, witam Państwa. Jak wiecie, lubię brykiet. Uważam, że ma on swoje zalety. I w pewnych sytuacjach warto go mieć i palić, używać, szczególnie do kominka. Ale dzisiaj, kiedy zobaczyłem w sklepie, że brykiet zdrożał o 100% od jesieni, to stwierdzam, że jest to towar luksusowy. A o towar luksusowy trzeba odpowiednio dbać. I dzisiaj właśnie o tym kilka słów. Zapraszam. Co to jest brykiet? Proszę Państwa, wiemy. Sprasowane wióry, trociny, zrzynki, zrębki, pył drewniany czy drzewny. Sprasowane wałki, w kostki i tym podobne bryłki. No i tym palimy w piecu centralnego ogrzewania albo w kominku. Jest to czyste, dobrze się przechowuje, objętościowo niewielkie, także ma swoje plusy. Niestety jest to dosyć droga. Drogi, coraz droższy zresztą interes. No, ale jak to przechowywać? Żeby na to służyło tak, jak powinno. No, brykiet ma dwóch wrogów. Jednym jest wilgoć, a drugim jest czas. Zacznijmy od wilgoci. Proszę Państwa, brykiet, żeby się nam przechowywał przez tych parę miesięcy, czy tam nawet kilka lat, jakby trzeba było, to musi być przechowywany w miejscu suchym i w miarę możliwości ciepłym. Ja już trzymałem brykiet i w komórce, i w drewutni, i w garażu i stwierdzam, że najlepiej przechowuje się w piwnicy. Piwnicy, która jest sucha i nawet dosyć ciepła, bo jednak to ciepło z mieszkania gdzieś tam przechodzi. Dlaczego? No dlatego, że brykiet niestety chłonie wilgoć. I to wilgoć nie tylko gdzieś tam z deszczu, który by kapał, czy gdzieś tam zachodziła jakaś kałuża wody, ale chłonie także wilgoć z powietrza. I to jest rzecz bardzo niebezpieczna, bo ten nasz brykiet, jak zacznie tą wilgoć chłonąć, zaczyna puchnąć, zaczyna się osypywać pył, w proch, czyli to, z czego zostało zrobione, i traci swoje właściwości termiczne. A nie o to chodzi. Więc, w miarę możliwości, trzymamy to w oryginalnych pakowaniach. Czy to będzie folia, czy to będą kartony. Kładziemy to na suchym jakimś podłożu, więc nie na klepisku, nie na betonie, nie na gołej ziemi, tylko jeżeli już to musimy tam podłożymy jakiś karton, czy płytę drewnianą, czy jakieś kawałki, jakieś paneli, no cokolwiek, żeby to było izolowane od ziemi. I możemy to oczywiście także przykryć jakąś folią, czy jakąś płótnem, żeby to jak najbardziej izolować od, no właśnie, wilgoci z powietrza. Mówię, najgorszy wróg. No i drugi wróg, jak mówiłem, czas. A czas oznacza, że taki brykiet przechowywany nawet w najlepszych warunkach i tak nie będzie nam mógł leżeć dłużej niż 2 lata. 3, no maksymalnie. Bo i tak zacznie się obsypywać. To sprasowanie zaczyna puszczać, ten brykiet się rozwarstwia, tak czy inaczej zaczyna się rozsypywać. Także musimy po prostu go zużyć w ciągu jednego, dwóch, góra trzech sezonów. Jeśli potem okaże, że mamy połowę worku do niczego. Zresztą podobnie jest z pelletem, bo to jest to samo, tylko w innej formie. Tak? Także wilgoć i czas, tego musimy unikać. No ja trzymam akurat ten brykiet w piwnicy, tu jest ciepło, tu jest sucho. Nie zaleje mi tego woda, no chyba, że rury pękną, to na to już nie mam wpływu większego. No i sobie to leży już. Ten leży tu akurat parę miesięcy. Może poczeka do przyszłego sezonu, zobaczymy, jak to wyjdzie. Postaram się go spalić jeszcze w tym sezonie. To było na tyle w tym temacie. Proszę Państwa, przy okazji dziękuję za 1000 subskrypcji. Właśnie kanał tyle osiągnął w ostatnią niedzielę. Jest to dla mnie spory sukces, myślę. Także dziękuję Wam przede wszystkim. Liczę na więcej. Myślę, że to także mnie zmobilizuje do dalszych filmów, dalszych produkcji, które będą ciekawe, interesujące. A że nie brakuje tematów, bo świat się zmienia, to będzie o czym filmy kręcić i o czym mówić. Dziękuję jeszcze raz i zapraszam na kolejne filmy. Do zobaczenia.